Dzień dobry moi widzowie. Zobaczcie jakie piękne silniki, kurde, full upgrade, wszystko full nówka. Automatyczne zbieraki jedzenia. Dwa pięknie wyglądające membrany do skraplania, które mogę tutaj wsadzić, ale nie mam. I pięknie przygotowany ekstraktor pokładowy schowany za barierkami, tak żeby ja jako sierota nie spadł, a gdyż albowiem zdarzało mi się, że spadałem. No i zupgrade'owane na maksa silniki, które mieszczą aż dwa miejsca na paliwo, tak więc tutaj mamy paliwo syntetyczne, w drugim miejscu z kolei mamy paliwo bio z biomasy oraz syntetyczne, więc tutaj pod tym względem jestem ustawiony. Te silniki mogą pracować już łącznie do 60 km na godzinę, gdzie wcześniej mogłem tylko pędzić 30 na godzinę. I co? No i laboratorium, prawda? Jest lepiej niż ostatni odcinek? Oczywiście, że jest lepiej, bo mamy teraz tutaj szafę. W jednej mamy metal, w drugiej mamy te materiały syntetyczne. Tutaj jakieś syfy, miedź, szkło, części elektryczne, części maszyn, jakieś tam zbiorniki oleju roślinnego, puste półki, półki z syfem. Generalnie przygotowane fajnie wszystko, metalowe ściany, wszystko powymieniałem na metalowe i postawiłem sobie taką tą półkę, bo chciałem zobaczyć, czy na niej da się kłaść pojemniki. Uwaga, da się. Więc nawet okazuje się, że to jest całkiem spoko, sensowne rozwiązanie, gdzie chcemy każdą skrzynkę podzielić na jakieś tam inne przedmioty, nie? Tak jak mam tutaj, że jedno jest miedź, drugie jest coś tam, tak w szafie mamy faktycznie więcej miejsca, ale ciężko tutaj to fajnie posortować, a tutaj mamy fajnie posortowane i myślę, że jakbym jeszcze dał tablet, to prawdopodobnie będzie się dało tutaj na tych boczkach tutaj fajnie poumieszczać na tablecie nazewnictwo. To sobie sprawdzę gdzieś tam między odcinkami, a my teraz wyruszamy na podróż testując nowe silniki. Zjedzmy sobie, mamy gotowaną ćmę. Ona dużo nam regeneruje, dużo za dużo, no ale już trudno, no to już ugotuję tak czy siak, więc ta niech się gotuje. Tu mamy wodziałkę, tą wodziałkę możemy zlać, tą możemy wypić, tą możemy tutaj sobie przerzucić i ta niech się tu dalej filtruje. Szybka akcja przygotowawcza, weźmiemy sobie 5 naboi do kuszy, nie mam narzędzia tutaj do konstruowania, do budowy sterowca, ale powiem wam szczerze, że jak go nie buduję, nie rozbudowuję w żaden sposób, to tak naprawdę nie jest mi potrzebne, nie? No bo po co to nosić? Dobra, kajuta kapitana Ravena. Zamykamy drzwi. Dostawiłem sobie jakieś inne biurko, żeby zobaczyć jak wygląda. Wygląda fajnie. Jakieś krzesło. No i cóż, i mamy questa dzisiaj. Tak jak wam obiecałem, startujemy już z questem. Więc teraz wyłączamy opcję dokowania. Odpalamy i zobaczcie. Teraz to jest prędkość 60 na godzinę. Zobaczcie jak szybko się poruszam. No dwukrotnie szybciej niż ostatnio, więc pod tym względem no to jest właśnie muszę uważać, żeby teraz nie przypierdzielić w jakieś skały, bo się okaże, że lada moment i przypierdzielimy. No i teraz generalnie przez te silniki, które mam, poza prędkością, to mój pułap, jaki mogę się wznieść, jest maksymalny, to znaczy już więcej się w tej grze nie da podnieść, ale pytanie, czy da się zejść niżej? No to jest właśnie pytanie za miliard punktów i nie znam odpowiedzi. Odkryliśmy nieznany obszar. Tutaj jakieś kontenery są, to widać, że to jest czyjaś baza. Odbijemy sobie fajnie boczkiem. Myślę, że tak będzie ok. I zacumujemy kulturalnie, delikatnie, delikatnie. Tu szyby pękają w szwach. Ej, i brakuje takiego pipczenia. Pip, 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 pip. Jest. Rozpoczęto analizę wstępną. Zejdź w pyłowisko, nowy wpis mamy. Analiza ukończona. Nie wykryto niezidentyfikowanych obiektów. I co my tu mamy? Zwiedź okolicy windy powierzchniowej. Winda powierzchniowa. To groźnie brzmi. Bardzo groźnie brzmi. Jesteśmy na jakichś takich kontenerach dziwnych. Na dole oczywiście czeka nas syf. Tutaj mamy jakieś liny. Od razu sobie zobaczmy, co tutaj jest. Czy ja z tym skanerem powinienem biegać? Może będziemy biegali ze skanerem, żeby ewentualnie jeszcze coś tu przeskanować. Liny niebieskie, które prowadzą do... Wow, już poczułem, że spadam. Tam na pewno nie chcemy schodzić. Tutaj są jakieś dziury. No widać, że ktoś tu był ładnie przygotowany. Ładne regały. Pięknie wyglądające, takie bym mógł u siebie postawić. Piękne kontenery.
Powiem wam, że tak naprawdę w życiu nie widziałem żadnego kontenerowca, czy to statku. Jednak człowiek niby jest stary, ale życia nie zna, nie? Dobra, stalowe elementy poniszczone, schody, tam prawdopodobnie da się wskoczyć, jak tutaj dobrze podejdę do tematu. To z rozpędu może i by dało radę, kurczę, tutaj podskoczyć, ale pytanie, czy chce mi się w to bawić. Jest tam sens w ogóle włazić. Tutaj są schody otwarte, więc zrobimy taki motyw, że wejdę sobie od strony, gdzie jest dostęp i sprawdzę, czy coś tam jest po drugiej stronie. No i widzicie, ja bym się namęczył, namordował, a widać, że po drugiej stronie jest nic. Ciężko, żeby było. Tu mi coś się wyświetliło, że mogę chyba zeskanować, czy nie? Coś na moment się wyświetliło. A, jest tutaj. Metalowy komponent. A, to z daleka po prostu oszacowałem, że jest coś do zeskanowania. No dobrze, nie ma tutaj żadnych przeciwników. Jest jakiś komputerek. Możemy komputerek zeskanować. Jeszcze wcześniej komputerka nie skanowałem. Użyj komputera. Bateria półprzewodnikowa. Okej, tu brakuje energii, więc musimy podskoczyć pewnie do skrzynki. Zamknięte. I tam jest bateria, czyli musimy górą gdzieś wskoczyć. Tutaj też coś leży. Oj, 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 klatka. Przeniesienie rusztowania. Zatrzymanego, kazanego przede wszystkim za bycie idiotą. Na drugim miejscu było konsekwencje tego faktu. Kradzież rusztowania mieszkających niżej sąsiadów w celu powiększenia i zabezpieczenia własnego mieszkania. Czyn ten naruszył konstrukcję całej wieży, narażając zdrowie i życie pozostałych lokatorów. Wyrok 2 tygodnie. Uspokoi się albo zostanie zesłany na dół. Czyli jednak tutaj jakieś życie tętniło. Okej, czyli ta planeta nie była do końca wymarła. Gościu zabrał rusztowanie i my teraz nie możemy jakby tutaj wleźć. A tam się muszę dostać, bo gdyż tam jest prąd. Więc teraz pytanie brzmi, którędy ja tu Ravennie mamy przejść? Jeszcze momencik. Tutaj na pewno jest ekran. Tu jest drabinka, więc to, że jakby drabinka rozwiązuje chyba sprawę. Bo ta liniowość jest tutaj w miarę przewidywalna, co mam nadzieję twórcy zmienią i będzie jednak ta liniowość nieprzewidywalna. W sensie, żeby nam wiele ścieżek tutaj było zadeklarowanych. No i dobra, i tu możemy wsadzić baterię, już nam ją dali. Dostań się do laboratorium. Zwiedź teren pod powierzchnią pyłu. Znajdź zejście pod powierzchnię pyłu, ustal, co znalazła poprzednia ekspedycja. No czyli, drodzy panie i panowie, musimy zejść na dół. Pod powierzchnię. Przyznam szczerze, że się trochę boję. Tutaj mamy coś do zeskanowania, więc zeskanujmy. Stare skrzynki mamy. Stare skrzynki. Okej, ja jestem chętny tam zejść. Natomiast muszę pamiętać o tym, żeby jednak tutaj weźmiemy może jakieś jedzonko, co? Bo ja nie wiem, jak tam długo będę siedział, więc szybkim tempem wrócimy sobie do domku. Jeszcze się prześpię, żeby doładować energię, doładować żywność. Myślę, że coś jeszcze złowimy na szybko, więc musicie mi wybaczyć. Wycofamy sobie, tylko nie mam tutaj wstecznego, ale wydaje mi się, że nic tu nie było. Zatrzymamy się w ten sposób. Na szybko skoczymy do góry. Złowimy jakieś dwie rybencje. Pierwsza rybencja, mamy wabik, tylko że tu będzie słaba rybencja, tu będzie większa rybencja, więc obniżamy wabiki, one same się podniosą. Czy coś jeszcze muszę ze sobą zabrać? No strzały, myślę, że nie głupim byłoby, żeby zabrać ze sobą więcej strzał i nawet apteczkę bym wziął, bo obawiam się, że mogę umrzeć tutaj śmiertelnie, więc weźmy może jeszcze to. W międzyczasie zrobię dwie membrany. Tu mi podniósł ćmę, tu jeszcze łowi. Bardzo dobrze, że łowi. Tutaj też mi złowił, bardzo dobrze. Mamy dwie membrany już uzupełnione na zapas. Pyk, pyk, pyk. Szybko przechodzimy tutaj. Mamy teraz dwie ciemki do podgotowania i tak naprawdę więcej chyba stąd nie będę potrzebował. Wodę będę potrzebował. Strzały. To możemy zjeść. Tu możemy się też napić. Jesteśmy napojeni, teraz myślę, że możemy wziąć tą wodziałkę i tutaj ją uzupełnić, prawda? Tutaj niech się filtruje za każdym razem. Na maksa uzupełniamy wodę, która może być w tym miejscu. Dużą ćmę ugotujemy sobie, bo ja jednak wolałbym mieć ją przy sobie. Wezmę jedną dużą butlę, albo wiecie co, jedną małą butlę. Jedną małą butlę z wodą wezmę. Jedną gotowaną ćmę wezmę i chyba tyle.
W sumie przydałaby się też pusta butla, żeby w razie czego... Kurde, żeby w razie czego mógł coś przynieść, bo spodziewam się, że na dole będzie jakieś tam oleje, nie oleje, tak, tego typu pierdolety. Więc zobaczmy, jest pusta butelka, 5 polimerów i materiał syntetyczny jest potrzebny. Czyli dużo materiałów syntetycznych będę potrzebował z uwagi na ten olej, który... On się długo tworzy. Niestety, on się długo tworzy, więc muszę zrobić aż 5 polimerów. One cholernie długo się tworzą i bardzo dużo tego oleju zużywają, więc nawet nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze tutaj podpolować. I jeszcze myślę, zejdziemy na dół dzisiaj. A jak nie dzisiaj, bo to 10 minut zostało, no to... To zejdziemy sobie i nawet jutro, nie? Znaczy jutro, w kolejnym odcinku w sensie. Troszkę za wysoko jestem i tu nie łapię tutaj tych materiałów syntetycznych. Bo trzeba zawsze pamiętać, że to też na jakiejś konkretnej wysokości musimy się znajdować. Dalej robimy tutaj te polimery. Swoją drogą mam wrażenie, że zbierałem ich, jak ktoś tam na bieżąco obserwuje, że zbierałem tych polimerów bardzo dużo. A prawda jest taka, że to się wydaje tylko, to tak nie jest. Zbierasz, mówisz, Boże, co z tym robić, nie? To się do niczego nie przydaje. Aż jest potrzebne i nagle się okazuje, że przecież, panie, ja nic nie zebrałem i ciągle mi mało, ciągle mi mało. To tak jak z kasą, nie? Niby się zarabia, człowiek ma już tam ileś tam naście, 10 tysięcy, nazbierał w pierdyliard tych pieniędzy i tak, a na co mi to? Nie no, z kasą tak nie jest, no ale, ale z rzeczami tutaj w grze możecie odnieść takie wrażenie. Tak troszkę niefortunnie postawiłem ten laser, że jak patrzę w dół, to jakby on się tutaj gliczuje. I uważam, że powinny być opcje takie, że jeżeli łączymy jakieś przedmioty właśnie typu te działko, no to one jakby tutaj ma możliwość wysunięcia troszkę ponad ten fragment, który tutaj chcemy strzelać, żeby to można było na przykład przyciąć te barierki, żeby one fajnie tutaj obtaczały i tworzyły jakieś takie fajne fragmenty zintegrowane, zintegrowanego statku. Czy to na przykład łapacze, że łapacze mogę do barierki dać bezpośrednio, one wystają za barierkę, to by był fajny smaczek, aczkolwiek wiem, że dla twórców to by musiało zmienić troszkę mechanikę tutaj budowania, ale myślę, że byliby w stanie tutaj takie rzeczy osiągnąć. Dobra, mamy 5 polimerów, zaraz sobie zrobimy pustą butlę. Tam już się chyba ćma podgotowała, jeszcze musimy się drzemnąć. Tutaj zapada zmrok. Zmrocz. Kto oglądał pewien serial, ten będzie wiedział, że zmrocz. Kto to w ogóle taką nazwę wymyślił? Boże. Masakryczna. Dobra, polimerów chyba mamy 5, tak? Mamy 5 polimerów, więc teraz muszę zrobić tylko i wyłącznie tą dużą butlę. Duża butla, nadmiar towarów oczywiście w międzyczasie sprzątam. Nie będę tego magazynował niepotrzebnie, czy typu to, typu stal. Drzwi zamykam, żeby mnie nic nie zaatakowało. Duża butla już jest prawie gotowa, już uwaga, ją mamy. Tak wygląda duża butla, a jeszcze dno się tworzy. Dobra, i mamy dużą butlę. 20 jakichś cieczy mi pomieści. Tutaj teraz wrzucimy kolejną ćmę do gotowania. Małą sobie zjemy, drzemniemy się. Nie całkiem długo, bo parę godzin się drzemniemy, byleby tylko podładować tą energię. Też zupka się tutaj, widzicie, wszystko ugotuje. Jest 22, więc tą sobie kulturalnie zjemy. To sobie łykniemy. Jestem już doładowany na maksa. Ćmę jakąś tam mam. Weźmiemy jeszcze apteczkę. Apteczkę myślę, że tutaj się nie da wsadzić, a szkoda. Więc takie główne wyposażenie damy sobie na dół. No i co? I działamy. I działamy, więc lądujemy. Trochę mi wiatr znosi. Też tak mniej więcej do tej pozycji. No. I bam. Jestem. I tu zamknę, żeby mi nikt nie wkraczał. I wygląda to jakoś fajnie, prawda? No, to taka kostka, którą wożę na takim sterowcu. No ja bym wolał, żeby to było bardziej jednak rozciągnięte i więcej takich pomieszczeń porobionych. No ale tak stwierdziłem, że zrobię. Natomiast jakbym miał to poprawić, to bym faktycznie rozbudował bardziej na długość i szerokość, bo to po prostu lepiej wygląda. I myślę, że jak ktoś tutaj też by działał, to też by tak porobił, więc nie idźcie moim błędem i po prostu... O, to można... Można to podnieść, skrzynki? Nie można podnosić skrzynek, a szkoda. Puste skrzynki, locker jeszcze po angielsku jest wpisane. Tu jest... Drukarka organiczna, nowa receptura, apteczki, puste butelki, mała butla tlenowa. Bełty mogę robić, apteczki organiczne ze stokrotki pyłowej. Mała butla tlenowa, ale wiecie co, ja nie zrobiłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Najważniejszej chyba rzeczy nie zrobiłem.
zanim tam w ogóle zejdziemy. Słuchajcie, w tym odcinku się nie doczekacie, myślę. No nie, bądźmy szczerzy. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, którego nie zrobiłem schodząc na dół. Ekstraktora. Podręcznego ekstraktora. To na pewno mi będzie potrzebne, jak zejdziemy na dół, bo wydaje mi się, że część przedmiotów będę musiał wydobywać ręcznie, a nie będę miał ze sobą sterowca, który tak naprawdę pozyska mi te przedmioty. I to było właśnie narzędzie gdzieś tutaj. Jest ekstraktor pokładowy, a był jeszcze ręczny ten ekstraktor. Gdzie on jest? Czy ja go w ogóle odblokowałem? Nie, bo nie mamy kryształu energetycznego. No dobrze. To jest nam potrzebny kryształ energetyczny, który na pewno znajdziemy na dole i będę się musiał tak wracać w to mi z powrotem. Ach. Zejdźmy sobie, zejdźmy dzisiaj pod nóż. Zejdźmy sobie, zejdźmy dzisiaj na dół. Dobra, i klikamy. Schodzimy pod powierzchnię. Coś, na co czekaliście już bardzo długo. Ja na to też czekałem, bo nie wiem, co nas tak naprawdę tam czeka. Zawyło. Zawyło. O, zamula, zamula. I zawiecha. No i nic, tyle. Subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!